To koło było wyjątkowo aktywne. Koło absolwentów Liceum Augustyna. I dlatego systematycznie co 5 lat odbywał się zjazd. Ja miałem pewną satysfakcję, ale i zażenowanie, bo miałem takie imię jak Wiesław. I wchodzę na salę, a tu młodzież ryczy: Wiesław, Wiesław. Naśladując w jakimś tam słowa znaczeniu no, Gomułkę, który kiedyś był sekretarzem partii. I to bardzo gromkim głosem: Wiesław, Wiesław, Wiesław. Co młodzieży to bardzo się podobało oczywiście. Liceum Augustyna w tamtych latach, według opinii i kombatantów, i według opinii rodziców, środowiska, nauczycieli, młodzieży, było prawdziwym kawałkiem wolnej Polski. 20, no chyba 6 czerwca są imieniny pani Wandy. No to tradycyjnie w pokoju jakieś tam ciasteczko, kawa. Ja w imieniu koleżanek, kolegów składam życzenia. Nagle wyrywa się ksiądz Suwała. I mówi: panie dyrektorze, co pan będzie tu ględził? Mówi: na cześć pani Wandy. Aby ciało nie śmierdziało, trzeba nogi myć. To był cały ksiądz Suwała. Można było uratować tę szkołę. Skoro na obrzeżach powstawały dziesiątki innych prywatnych, dlaczego ta musiała upaść?